Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maraton Maturzysty Poprawkowicza z Matematyki. Zostało Wam 10 dni do Waszej poprawki. Dzisiaj zrobimy sobie zadanko zamknięte z logarytmów. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobrze, logarytmy, więc pierwsza rzecz, od której sobie zaczniemy, to powtórka ze wzorów różnych, jakie macie również w karcie wzorów właśnie z logarytmów. Podstawowa sprawa z logarytmów to w ogóle to, czym ten logarytm tak naprawdę jest. Jeśli chodzi o kartę wzorów, macie to na stronie drugiej, na samej górze. Jeżeli mamy logarytm o podstawie a z jakiejś liczby c, i okazuje się, że to ma być równe jakiejś liczbie b, to logarytm kręci się odwrotnie niż wskazówki zegara. Logarytm zadaje nam pytanie, do jakiej potęgi należy podnieść podstawę logarytmu, do jakiej potęgi, nie ile razy wymnożyć czy coś tam jeszcze innego, do jakiej potęgi, żeby dostać oczywiście to nasze c. Czyli w takim razie, jeżeli ten logarytm jest równy b, to oznacza, jeżeli tę liczbę a podniesiemy do liczby b, do potęgi, do wykładnika b, to musimy dostać c. Kręcimy się odwrotnie niż wskazówki zegara. Czyli wiemy, że jeżeli tak, to w takim razie a do potęgi b musi być równe c. I to jest pierwszy wzór, jaki macie z logarytmów w karcie wzorów. Czyli na przykład, jeżeli mamy, ja tu zrobię przykład, jeżeli mamy logarytm o podstawie 3 z 27, to ile to jest równe? 3 do potęgi x ma dać nam 27, czyli 3 do potęgi, do jakiej potęgi x ma nam dać 27. 3 razy 3 to 9 i 9 razy 3 to 27. Dlatego ten nasz x będzie równy 3, czyli ten logarytm będzie równy 3. Czy jakiś przykład? No dobra, to na przykład logarytm o podstawie 2 z 16. Ile to jest? To jest jakiś x, czyli my wiemy, że dwójka do x musi nam dać 16, czyli 2 do x musi nam dać 16. No i teraz możecie nawet na kalkulatorze, ile tych dwójek przez siebie musicie wymnożyć, żeby dostać 16. 2 razy 2 to 4 razy 2 to 8 i jeszcze raz razy 2 to będzie 16. Czyli w takim razie ten nasz x, będzie równy 4, czyli ten logarytm będzie równy 4, bo 2 do czwartej to jest równe 16. I to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o logarytmy. Jeżeli już mamy podstawowy wzór na logarytm omówiony, no to przejdźmy sobie teraz do kolejnych wzorów. Kolejnym wzorem, o jakim sobie powiemy, który macie w karcie wzorów, to jest wzór na sumę logarytmów. Czyli my wiemy, że jeżeli macie logarytm o tej samej podstawie a z jakiejś liczby x i dodamy do tego logarytm o tej samej podstawie a z liczby y, to my tą sumę logarytmów zamieniamy na jeden logarytm z mnożenia tego x i y. Czyli logarytm o podstawie a z x razy y. Oczywiście pamiętając, że to powinno być w nawiasie, bo mamy liczyć logarytm z mnożenia, a nie z samego x. No i bardzo analogiczny wzór jest na odejmowanie logarytmów. Oczywiście o tej samej podstawie. Z tą różnicą, że przy dodawaniu logarytmu zamieniamy to wszystko na logarytm z mnożenia, to w przypadku odejmowania logarytmów zamieniamy to na logarytm z dzielenia tego naszego x i y. No i trzeci wzór też istotny, jeżeli mamy liczbę przed logarytmem, załóżmy jakąś r, czyli jest r razy logarytm o jakiejś podstawie, niech będzie a i niech będzie z x, tak jak macie w karcie wzorów, to my możemy tą liczbę r, przez którą wymnażamy logarytm, wrzucić tutaj w potęgę x, jakby co. Czyli x będzie do potęgi r. Oczywiście tutaj powinienem to złapać w nawias. Czy jeszcze o czymś powinniście pamiętać? Powinniście pamiętać jeszcze dodatkowo o tym, że jeżeli mamy jakiś logarytm bez podstawy logarytmu z x, czyli tutaj nic nie ma, tak, w tym miejscu w indeksie dolnym, to w domyśle jest tam dziesiątka. Czyli to jest dokładnie to samo, co logarytm z x, ale o podstawie dziesiątki. To też jest ważna rzecz, która może nam się przydać zaraz. No dobra, no to mamy omówione mniej więcej logarytmy, ich podstawowe własności oraz wzory. W takim razie przejdźmy sobie do zadanek. Pierwsze zadanie, przeczytajmy sobie. Liczba logarytm o podstawie czwórki z 96 minus logarytm o podstawie czwórki z 6. No i teraz od razu możecie zauważyć, że w sumie co? No mamy takie same
podstawy logarytmu, bo tu jest czwórka i tu też jest czwórka, czyli jest takie samo i jest odejmowanie. No czyli co? Po prostu trzeba wykonać ten wzór w tym miejscu, czyli zamienić sobie odejmowanie logarytmów na logarytm z dzielenia. I tu ważna rzecz. Najpierw jest logarytm z x, a potem z y, to najpierw jest x w liczniku, a później y w mianowniku. Czyli tak, w takiej kolejności, w jakiej odejmujecie logarytmy, w takiej kolejności również wykonujecie później dzielenie. No dobrze, czyli równa się. I zamieniamy to sobie na logarytm o podstawie czwórki. Tak, to jest nasz x do wzoru, to jest nasz y do wzoru, czyli w takim razie 96 podzielić na 6 równa się logarytm o podstawie czwórki. No i teraz 96 na 6 możecie sobie na kalkulatorze podzielić, albo ewentualnie spróbować w głowie. 60 na 6 to by było 10 i zostałoby nam 30. 36 na 6 to będzie 6, czyli w sumie będzie 16, czyli tu będzie 16. No i teraz wracamy do definicji logarytmu. Do jakiej tutaj potęgi trzeba to podnieść, tak? Czwórkę do tej potęgi, żeby dostać 16, tak? 4 do jakiejś potęgi ma dać nam 16. No 4 oczywiście do potęgi drugiej, czyli to będzie równe 2. Czyli odpowiedź D. Lecimy dalej. Zadanie czwarte, przeczytajmy sobie. Suma dwa logarytmy z pierwiastka z 10 plus logarytm z 10 do potęgi trzeciej jest równa. No dobrze, spróbujcie sobie sami zrobić to zadanie i za chwilę zrobimy je razem. Dobra, no to co my mamy tutaj zrobić? Patrzymy na odpowiedzi, patrzymy na same ładne liczby. No dobra, no to w takim razie my to możemy w ogóle zrobić na kilka sposobów, bo my moglibyśmy równie dobrze te niektóre logarytmy już sobie policzyć. No bo tak, ponieważ tutaj, w tym miejscu nic tu nie ma, ani tu, ani tu, to w domyśle co jest? No według tutaj tego wzoru w domyśle jest dziesiątka. Czy ja tu wpiszę 10 i tu też wpiszę sobie 10. No dobra, i teraz tak, w sumie to można to zrobić tak naprawdę w dwojaki sposób, bo możemy sobie po prostu ten logarytm, o, ten wyjąć stąd i ten też sobie wyjmiemy i go policzymy osobno, dobra? No dobra, no to tak, mamy logarytm o podstawie dziesiątki z pierwiastka z 10. No i teraz pytanie, ile to jest równe? No ja już wiem, że to jest 1/2, bo do jakiej potęgi trzeba podnieść x, tak, do tej potęgi, którą podniesiemy, żeby dostać pierwiastek z 10. Jeżeli nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, to my możemy sobie tu roboczo zrobić x i teraz zrobimy tak, czyli 10 do potęgi x musi nam dać pierwiastek z 10. I teraz jak chcecie to spróbować w ten sposób zrobić, to możemy tutaj wrócić do potęg, czyli my wiemy tak naprawdę, że tutaj przy dziesiątce stoi pierwsza potęga, natomiast stopień pierwiastka tutaj to jest drugi. I to musimy sobie zamienić wtedy na potęgę. Czyli mamy, że 10 do potęgi x równa się i to będzie 10. No i mam nadzieję, że z potęg pamiętacie, że to będzie po prostu 1/2. A jeżeli mamy równość, czyli że mamy równość potęg o tej samej podstawie, bo i tu jest dziesiątka, i tu jest dziesiątka, to żeby coś takiego było prawdziwe, to te wykładniki u nas w tym przypadku muszą być sobie równe, czyli można powiedzieć, że my troszeczkę zapominamy o tych dziesiątkach w ogóle i po prostu przyrównujemy sobie x do 1/2, czyli x jest równy 1/2. Czyli ten nasz logarytm cały jest równy 1/2. No dobra, no to teraz się zajmijmy tym logarytmem, o, w tym miejscu, dobra? No dobra, czyli tak, logarytm o podstawie dziesiątki z 10 do potęgi trzeciej. To jest całkiem zabawny logarytm, bo teraz się zastanówcie, do jakiej potęgi należy podnieść dziesiątkę tutaj, żeby dostać 10 do potęgi trzeciej. Macie jakiś pomysł? No ja myślę, że najprawdopodobniej do potęgi trzeciej. Ale jeżeli załóżmy nie jesteście pewni, możemy to też sobie roboczo zrobić, że to jest jakiś x, czyli w takim razie nasza dziesiątka 10 do tego x musi być równa 10 do potęgi trzeciej. To co mówiliśmy w tym przypadku, tak naprawdę ten nasz x musi być równy 3, czyli to jest równe 3. Czyli to jest równe 3. No i tak naprawdę zauważcie, że co nam tutaj zostało? Oczywiście my powinniśmy to przepisać, czyli tak, to było 2 razy, no i tu była ta 1/2, o, no i dodać oczywiście 3. Tu się dwójki skracają do jedynki, czyli dostaniemy 1 dodać 3, czyli tak naprawdę dostaniemy po prostu 4. Czyli która odpowiedź? Odpowiedź C będzie poprawna. No i na koniec jeszcze jedno zadanie też maturalne tego typu za jeden punkt.
Oczywiście spróbujcie zrobić je sami i zaraz zrobimy je razem. No dobra, liczba 2 logarytmy z 5 plus 3 logarytmy z 2 jest równa. No dobra, i tutaj już ta historia nie jest taka kolorowa jak w poprzednim zadaniu, bo my poprzednio byliśmy w stanie policzyć osobno ten logarytm i ten logarytm. Natomiast w tym przypadku już nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc tutaj, ponieważ jest dodawanie logarytmów i te logarytmy oczywiście jaką mają podstawę? No mają podstawę 10, ponieważ w domyśle jest 10, jeżeli tu nie ma tej podstawy. Tak według tego naszego wzoru. No dobrze, to jeżeli tak, to jedyny sposób, żeby rozwiązać w jakiś sposób ten logarytm, to wrzucić tak. Mamy dodawanie logarytmów, więc pewnie z tego wzoru trzeba będzie skorzystać, ale zauważcie jedną ważną rzecz. Tu w tym wzorze, tu przed tymi logarytmami, ani tu, ani tu, nic nie stoi, czy też inaczej stoi jedynka. U nas niestety tak nie jest, bo tu jest dwójka, tu jest trójka. Więc my nie możemy mieć tych liczb przed logarytmami. A jaki mamy wzór na to, żeby tych liczb przed logarytmami się jakoś pozbyć? No mamy oczywiście ten wzór z tym r. Czyli my możemy, tak jak pamiętamy, to r wrzucać tutaj w potęgę naszego x-a, czyli tej liczby, z której liczymy logarytm. No dobra, no to ja to przypiszę póki co wstępnie. No i robimy to, co z tą r-ką, czyli tą dwójkę sobie wrzucimy tutaj do potęgi piątki, a tą trójkę tu wrzucimy sobie do potęgi tutaj dwójki. No dobra, no to działamy. Czyli to będzie już logarytm bez tej liczby o podstawie dziesiątki z 5 do drugiej. Oczywiście to będzie w nawiasie dodać logarytm o podstawie 10 z 2 do potęgi trzeciej, również w nawiasie. Tak, według tego wzoru, który macie oczywiście w karcie wzorów. No dobra, no i teraz jeżeli mamy taką sytuację, że mamy dodawanie, to my możemy oczywiście z tego wzoru skorzystać na dodawanie, czyli my zamieniamy dodawanie logarytmów no tej samej podstawie, a u nas oczywiście to są dziesiątki, więc nie ma problemu. Więc to będzie równe logarytm o podstawie oczywiście 10, no i ponieważ dodawanie, więc jest mnożenie, czyli 5 do drugiej razy 2 do trzeciej, no i to powinno być w nawiasie. No dobrze, czy coś tutaj mamy jeszcze z tym zrobić? Zauważcie, że o to nam chodziło. Oczywiście ta podstawa 10 to jej może nie być równie dobrze, czyli to jest nasz wynik. No i mamy taką odpowiedź, to jest odpowiedź D w takim razie. Logarytm z 5 do drugiej razy 2 do trzeciej. Mam nadzieję, że już te logarytmy też nie będą dla was takie straszne. Kolejny punkcik do zdobycia, czyli już tak naprawdę ponad 6% powinniście mieć po tych 3 dniach. Jutro o 20 kolejna część. Oczywiście, jeżeli materiał się podobał, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzu, ile to jest. Dobra, macie egzamin 24, ale sierpień to miesiąc 8. Czyli ile to jest logarytm o podstawie 8 z jedynki? Napiszcie w komentarzu, ile to jest. Miłego dnia życzę i pozdrawiam. A po co mi ta matma?